Czy Europa jest w stanie uniezależnić się od rosyjskiej ropy i gazu? Jakie są koszty tego procesu? Czy jesteśmy świadkami wielkich zmian na rynku energetycznym? O tym w rozmowie z Arkadiuszem Balcerowskim, analitykiem Nobel Funds TFI, autorem bloga Insider FX, a w drugiej części programu Polski Złoty. Czy najgorsze mamy już za sobą? Czy 5 złotych za 1 euro to już tylko wspomnienie? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych Banku PKO BP. Przemysław Tychonowicz, serdecznie zapraszam. Moim Państwa gościem jest pan Arkadiusz Balcerowski, analityk Nobel Funds TFI, autor bloga Insider FX. Dzień dobry. Dzień dobry. Na tym właśnie blogu Insider FX pan Arkadiusz popełnił bardzo ciekawy tekst dotyczący analizy tego, jak wygląda układ sił na rynku energetycznym, co się może stać z ropą i generalnie z energią i jak ją zastąpić ewentualnie. No właśnie, Stany Zjednoczone odcięły się od rosyjskiej ropy i gazu, na podobny ruch decyduje się Wielka Brytania. A co z resztą Europy? Czy Europa poza takimi oczywiście kwestiami moralnymi ma podstawy ekonomiczne do tego pozostawać przy rosyjskiej ropie? W moim przekonaniu przede wszystkim to jest dyskusja na temat tego, jak szybko i czy de facto Zachód chce. Zachód mam na myśli Europę Zachodnią, chce się uniezależnić od rosyjskich surowców. Mówimy tutaj dzisiaj o ropie i ewidentnie patrząc na układ sił na świecie jest to wykonalne. Powiedziałbym, że nawet jesteśmy w stanie odciąć się od rosyjskiej ropy niemalże z dnia na dzień. Oczywiście będzie to koszt w postaci wyższej ceny, która będzie potrzebna do zbilansowania się tego rynku, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że nie oznacza to, że nagle w Europie braknie ropy, nagle na stacjach paliwowych nie będziemy mieli paliw, bo z taką sytuacją taka sytuacja mieć miejsca nie będzie. Zapasy ropy, które są gromadzone w krajach należących do Międzynarodowej Agencji Energetyki, sugerują tutaj, że wystarczyłoby tych zapasów do końca roku, nawet jeśli żaden kraj inny nie uwolniłby większej ilości ropy, nie zwiększyłby produkcji. I mając to na uwadze, wydaje mi się, że spokojnie taki krok Europa Zachodnia powinna wykonać. Na ten moment poszły bardzo drastyczne sankcje, można powiedzieć ekonomiczne, gospodarcze, aczkolwiek cały czas ten strumień pieniądza, który jest najważniejszy z punktu widzenia Rosji, czyli gaz i ropa. Przypomnę, ropa i gaz to są surowce, które są tutaj najbardziej eksponowane z punktu widzenia Europy Zachodniej. Jesteśmy najbardziej od tego uzależnieni. Niemniej, jak widać, to jest realne i powiedziałbym, że problem tkwi nie tyle w możliwościach, bo możliwości mamy. Problem tkwi w decyzjach politycznych, może nawet geopolitycznych, i które kraje zdecydują się, i czy w ogóle zdecydują się na zwiększenie produkcji w horyzoncie kilku miesięcy, kiedy na przykład w scenariuszu szokowym te zapasy byłyby drenowane w zasadzie w takim tempie, jakim właśnie tutaj mówiłem. Mówimy o ilości 4,8 miliona baryłek dziennie około. Mniej więcej to jest ekwiwalent importu. Ekwiwalent eksportu rosyjskiej ropy i produktów naftowych na świat, poza krajami, które do tej pory dystansowały się od sankcji na Rosję, czyli Chiny, Indie i rzecz jasna Białoruś. Także w moim przekonaniu to jest wykonalne i teraz kwestia tego, czy polityczna wola ze strony krajów arabskich, ze strony innych graczy na rynku znajdzie się. No dobrze, to odcięcie się od rosyjskiej ropy jest możliwe, ale czy to będzie też się wiązało z jakimś takim poważniejszym kosztem? Przecież już teraz widzimy, co się dzieje na rynku surowców, ropy naftowej i co się dzieje też na stacjach paliw chociażby. No tak, z punktu widzenia ceny paliw w Polsce, no to oczywiście mieliśmy nieciekawą koniunkcję zdarzeń. Z jednej strony silne wzrosty ropy naftowej, z drugiej strony złoty, który się osłabiał ewidentnie do dolara. No i to przełożyło się na stacjach, na ceny, których do tej pory nie widzieliśmy powyżej 8 zł. I trzeba brać pod uwagę, że cały czas jesteśmy w tym momencie z tarczami, które nam te ceny obniżają i to dosyć istotnie. Podejrzewam, że gdyby tych tarcz nie było obecnie, moglibyśmy ten poziom około 10 zł już zobaczyć. Jest to akcyza, jest to VAT, jest to opłata paliwowa na stacjach, także tego jest sporo.
Niemniej zachodzi pytanie takie, czy de facto chcemy tego uniezależnienia kosztem takim, że te okresowo te ceny będą wyższe, musimy ten koszt po prostu ponieść, czy de facto chcemy tak się trochę bawić z tymi sankcjami i wybierać sobie, sankcjonując to, co jest nam wygodne, tak? No bo de facto odcinając Rosję od ropy i gazu, odcinamy ich od głównego źródła finansowania. Ten kraj już teraz jest w poważnych kłopotach. Jeżeli takie cięcie miałoby miejsce, no to de facto Rosja ma tylko trzy możliwości, gdzie tą ropę i gaz może przekierować, czyli tak jak mówiłem, Indie, Chiny i Białoruś. Co ciekawe, już w ostatnim czasie Indie zasugerowały, że rozważą import, wzrost importu rosyjskiej ropy z uwagi na przecenę tamtejszej ropy, gdyż dyskonto ropy rosyjskiej względem odpowiedników Brent czy też WTI wzrosło ostatnio znacząco, dlatego też wydaje się, że ten czynnik, o którym pisałem, czyli wzrost, przekierowanie tego eksportu w stronę właśnie Indii i Chin, byłby poniekąd pozytywny, gdyż poniekąd to właśnie uwolniłoby trochę ropy na rynku światowym. Po prostu Zachód nie musiałby tak dużej ilości o tych 4-8 miliona baryłek dziennie zastępować, tylko to zastąpienie mogłoby być mniejsze. I nawet jeśli tak by się stało, no to w scenariuszu takim negatywnym mocno, jeżeli żaden kraj tej produkcji nie zwiększą, to tych zapasów nam starczy na jeszcze więcej, co też kupimy sobie dzięki temu czas na to, żeby te negocjacje dalej prowadzić, bo jest z kim negocjować i zdolności produkcyjne mamy w wielu państwach w tym obszarze. No właśnie, czy to, co się dzieje teraz, może być takim początkiem wielkich zmian na tym rynku energetycznym? W moim przekonaniu tak, absolutnie. Ja bym postawił nawet taką tezę, że ta dekada, w której teraz jesteśmy, będzie taką ostatnią dekadą, w której to ropa naftowa jest takim surowcem strategicznym, która tutaj wprowadzi nas do istotnych kosztów bądź zysków na aktywności gospodarczej. I w moim przekonaniu ta sytuacja się zmieni w horyzoncie pod koniec tej dekady, wydaje mi się. Nie ulega wątpliwości, że transformacja energetyczna, jaką rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, w tych warunkach powinna przyspieszyć. Będzie to oczywiście krok bardziej kosztowny z naszego punktu widzenia, gdyż do tej pory opieraliśmy się o właśnie rosyjski gaz i myśleliśmy, że na tym możemy bazować w najbliższych latach, stopniowo odchodząc od tego, przenosząc źródła pozyskania energii w stronę źródeł odnawialnych. Teraz się okazuje, że tego zrobić nie możemy. Niemniej jednak uważam, że ten krok w stronę transformacji energetycznej i ta wyższa cena jest niewspółmiernie mniejsza od tego, co Rosja teraz dokonuje w Ukrainie, od tego, co Rosja de facto, można powiedzieć, że zmienia w ogóle strukturę geopolityczną na całym świecie. To, co mieliśmy do tej pory, w moim przekonaniu zniknęło raz na zawsze i teraz ta sytuacja będzie kierować nas tutaj do takie nieznane wody trochę, bo kwestia Chin tutaj jest bardzo istotna. W moim przekonaniu Chiny będą rosły tutaj w siłę, gdyż wiele koncernów naftowych czy spółek związanych z innymi branżami będzie tutaj w zainteresowaniu chińskich przedsiębiorców. To też będzie sugerowało, że Chiny po prostu staną się jeszcze silniejsze. Dlatego też moim przekonaniem ta dekada będzie taka kluczowa, aczkolwiek im dalej będziemy zmierzać, im ta wola polityczna w kierunku wyższej przyspieszenia tej transformacji będzie coraz większa, tym ta siła tych krajów arabskich, przede wszystkim OPEC-u, będzie stopniowo spadać. Te kraje też muszą bazować na tym, że ten popyt na ropę światowy będzie systematycznie spadał, dlatego też tamte kraje muszą także swoje budżety zacząć uniezależniać, można powiedzieć, od właśnie dochodów z tego źródła. Te wszystkie zmiany energetyczne, o których rozmawiamy na świecie, to zapewne długoterminowa perspektywa. Długi termin to liczony w latach, czy nawet kilkunastu latach? Mówimy o odejściu od ropy, tak? Tak. W moim przekonaniu pod koniec tej dekady ten popyt na ropę w moim przekonaniu istotnie może już spaść. Oczywiście teraz to, co się dzieje na świecie, musi de facto trochę tą transformację może nie spowolnić, wręcz przyspieszyć, aczkolwiek w taki sposób bardziej bolesny. Musimy znowu, że tak powiem, przeprosić się z węglem, musimy przeprosić się właśnie z ropą naftową,
to, co było w Stanach Zjednoczonych, czyli administracja Bidena, która w zasadzie od samego początku urzędowania chciała jak najszybciej od sektora ropy naftowej odejść, co też de facto teraz ma swoje skutki uboczne, gdyż ta produkcja w Stanach Zjednoczonych jest cały czas bardzo nisko, jest bardzo niska. Jesteśmy cały czas około 1,4 miliona baryłek dziennie poniżej produkcji sprzed pandemii, a to oznacza, że na świecie po prostu tej ropy amerykańskiej jest coraz mniej. Sektor łupkowy w Stanach Zjednoczonych boryka się z takimi problemami właśnie jak brak rąk do pracy, gdyż jeżeli ludzie po prostu patrząc, co politycznie się dzieje z tym sektorze, no to nie będą zainteresowani wchodzeniem do sektora, który jest po prostu u swojego schyłku. Z jednej strony mamy ten aspekt, z drugiej strony mamy kłopoty związane z całą infrastrukturą i nakładami inwestycyjnymi w tym sektorze, gdyż wielu akcjonariuszy tamtejszych firm zaczyna faworyzować dywidendy nad nakładami inwestycyjnymi. Zarządy muszą do tego stopnia podchodzić, do tego podchodzić poważnie i de facto ograniczały w ostatnim czasie inwestycje kosztem właśnie oddłużania bądź też kierowania tych zysków do akcjonariuszy, którzy po prostu tego oczekiwali. Mamy też oczywiście inne kraje, które tutaj mają dużą rolę do odegrania, aczkolwiek po pierwsze ta rola polityczna jest tutaj bardzo istotna. Ewidentnie musi wybrzmieć takie ogłoszenie, że tak powiem, od Bidena przede wszystkim, no bo mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, że ten sektor w tej dekadzie jeszcze będzie tutaj prosperował, że finansowanie będzie zapewnione, gdyż banki także w ostatnim czasie ucinały finansowanie do tych sektorów brudnej energii, kolokwialnie mówiąc, i faworyzowały tutaj sektory zielonej energii, dlatego też te przedsiębiorstwa nie dość, że nie chciały za bardzo inwestować, to też to inwestowanie było droższe i utrudnione, stąd też taka koniunkcja zdarzeń sprawiła, że cały czas tej podaży ropy amerykańskiej jest znacznie mniej niż mieliśmy to jeszcze w 2020 czy 2019 roku. To już pytanie na koniec. Wiadomo, gdy ktoś traci, to ktoś zyskuje. Czy to, co się dzieje, to ewentualne odejście, całkowite odejście od ropy rosyjskiej przez Europę Zachodnią, może też wykreować takich właśnie nowych liderów? Kto ewentualnie tym liderem miałby być, jeżeli chodzi właśnie o sektor energetyczny? To zależy też od tego, w co de facto będziemy na co będziemy nakładać jakoś mocny nacisk. Wydaje się, że te kraje, które teraz najbardziej zyskiwały, one będą pomiędzy sobą też jakoś te nici handlowe, że tak powiem, rozciągać. Indie, Chiny, one były dalekie i wydaje mi się, że dalej są dosyć dalekie od tej transformacji energetycznej. Tam cały czas mamy de facto mocny nacisk na sektor przemysłowy. Tam nikt specjalnie nie przejmuje się jakimiś normami emisji dwutlenku węgla. Nie mamy jakichś większych i bardziej śmiałych strategii odchodzenia od tego sektora. Dlatego też wydaje mi się, że te kraje będą, powiedzmy, mogą stworzyć taką swoją taką unię wewnętrzną, pomiędzy którymi będą tutaj handlować tymi surowcami. Kraje, które mogą tutaj przodować, no to przede wszystkim wydaje mi się, że kraje europejskie paradoksalnie mogą tutaj mieć dobrą perspektywę. Kraje, które są dużymi producentami, istotnymi producentami wodoru, przypuśćmy, czy też energii słonecznej, także tutaj warunki geograficzne również będą miały znaczenie. Także wydaje mi się, że z punktu widzenia Europy ta sytuacja, ta transformacja będzie na pewno na plus, gdyż po pierwsze uniezależnimy się od Rosji, po drugie będziemy mogli w bardziej efektywny sposób wykorzystywać te nowe źródła energii. No i oczywiście też to będzie skutkowało tym, że to środowisko, które walczymy de facto, będzie mogło wreszcie odetchnąć, można powiedzieć tak, czyli de facto spełnimy ten cel, który mamy postawiony, ambitny cel do 2050 roku neutralności, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla. I tutaj stawiamy kropkę. Arkadiusz Balcerowski, analityk Nobel Funds DFI i autor bloga Insider FX był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. Co dalej z polskim złotym? Czy ma on przestrzeń do mocniejszego umocnienia?
Moim Państwa gościem jest Pan Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych Banku PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, będziemy rozmawiać dzisiaj o naszej walucie, o polskim złotym. Ostatnie tygodnie były bardzo burzliwym czasem dla naszej waluty. W pewnym momencie zobaczyliśmy 5 złotych za 1 euro. Można powiedzieć, że to już jest wspomnienie, raczej nie wrócimy do tych poziomów. No miejmy nadzieję, bo przypomnijmy sobie, w jakich to było okolicznościach. Było to po pierwsze w tych niedługo po inwazji Rosji na Ukrainę, która z dnia na dzień eskalowała. Z drugiej strony również było to w momencie, kiedy pojawiły się bardzo poważne zapowiedzi dotyczące przerwania dostawy surowców energetycznych z Rosji do Europy. Złożenie tych dwóch czynników spowodowało taką paniczną, aczkolwiek krótkotrwałą wyprzedaż naszej waluty. Ta sytuacja uległa uspokojeniu i chyba słusznie, dlatego że z jednej strony fundamenty polskiej gospodarki, pomimo tego podwyższonego ryzyka, z którym niewątpliwie mamy do czynienia, a z drugiej strony też reakcja władz monetarnych, tutaj Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, no spowodowały, że ci, którzy mają aktywa złotowe czy też walutę samą, mogli poczuć się bardziej komfortowo, no i wróciliśmy już do tych poziomów, które są nie aż tak słabe. No i miejmy nadzieję, że tego typu wyskoki nam dalej nie będą miały miejsca. No to, co mogłoby spowodować, to jakieś działania wojenne, które by no bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwo Polski, jakieś prowokacje blisko naszej granicy, czy też jakieś nawet jakieś incydenty, które by miały już były na terenie Rzeczpospolitej. No myślę, że wtedy awersja do ryzyka mogłaby znowu pchnąć złotego względem euro czy dolara do tych rekordowych poziomów. W ostatnich dniach widzimy, że złoty faktycznie zaczął się umacniać od tych minimów, natomiast wciąż jeszcze pozostajemy daleko od tych poziomów, które widzieliśmy przed wybuchem też wojny na Ukrainie. Czy kluczem do mocniejszego odreagowania złotego i takich właśnie powrotu do poziomów sprzed wojny jest wyraźna poprawa sytuacji na wschodzie? Gdybyśmy się cofnęli jeszcze chwilę przed wojnę, to mieliśmy też epizody osłabiania złotego przed inwazją na Ukrainę. To była jesień ubiegłego roku i też no, w ostatnich kilku miesiącach zdarzało się, że ten złoty był nieco słabszy. Przyczyna była taka, że wówczas polityka monetarna, stopy procentowe w Polsce były na tle stóp procentowych w innych krajach niskie. Na przykład był taki okres, kiedy nasi sąsiedzi już, czy też kraje z tego podobnego koszyka, jak Węgrzy czy Czesi, podnosili stopy. W Polsce to też się działo, ale nieco wolniej. Natomiast nastąpiła istotna zmiana, jeśli chodzi o nastawienie Rady Polityki Pieniężnej do kwestii polityki monetarnej, w kwestii samych stóp, ale także potencjalnie interwencji walutowych, wtedy kiedy złoty by jakoś był pod presją spekulacyjną, to zresztą kilkukrotnie miało miejsce. No i to złożyło się na takie lepsze warunki fundamentalne dla złotego. Dzięki temu złoty już przed wojną, pamiętamy, zbliżał się w kierunku 4,50 w stosunku do euro. No później wojna na Ukrainie, przepływ kapitału do tych bezpiecznych przystani spowodował osłabienie złotego istotne. No i pewnie z tym osłabieniem złotego w stosunku do tych poziomów przedwojennych, tak to nazwijmy, pewnie będziemy mieli jeszcze przez jakiś czas do czynienia, dlatego że ryzyko ogólnie geopolityczne na świecie będzie sprzyjało temu, że część inwestorów będzie wolała mieć zainwestowane pieniądze w tych najbezpieczniejszych walutach. Również jeśli chodzi o perspektywy gospodarcze, one były do niedawna naprawdę dobre.
i poprawiające się. W tym momencie jednak jest więcej znaków zapytania, jeśli chodzi o gospodarkę europejską, polską i światową ogólnie, no to nie sprzyja na pewno walutom rynków wschodzących. Widać, że one są pod presją ogólnie, to nie tylko dotyczy złotego. Ale mamy też i pozytywne czynniki, na przykład to, że jest duża szansa na kompromis z Unią Europejską odnośnie środków z planu odbudowy. To są potencjalnie duże, duże środki, które wpłyną do Polski, ale także to jest takie potwierdzenie pozycji Polski w Europie. Jeśli do tego kompromisu dojdzie, to też powinno wpływać stabilizująco na postrzeganie kraju i polskiego rynku, i tym samym waluty. Więc wydaje mi się, że jeśli nie dojdzie do jakichś bardzo gwałtownych, negatywnych wydarzeń za wschodnią granicą, chociaż oczywiście tutaj no one cały czas mają miejsce i są dramatyczne, ale mam na myśli jakiegoś pogorszenia jeszcze z tej trudnej sytuacji, to wydaje się, że złoty ma zdecydowanie najgorsze za sobą i powinien być względnie stabilny. Wspomniał Pan właśnie o Narodowym Banku Polskim, Radzie Polityki Pieniężnej, która znacząco podniosła stopy procentowe. Wspomniał Pan też o funduszach europejskich. Czy jeżeli ziści się ten taki pozytywny scenariusz, że faktycznie ta wojna będzie wygaszać i gdzieś ten pokój będzie na horyzoncie, to to umocnienie złotego to już nie będzie te 4,50, 4,40, które widzieliśmy właśnie przed wybuchem konfliktu na Ukrainie, tylko może nawet znacząco niżej? No, bo powinniśmy sobie tego życzyć, bo scenariusz, który Pan nakreślił, zawierał ten element wygaszania konfliktu za wschodnią granicą na Ukrainie. Powinniśmy sobie tego życzyć niezależnie od konsekwencji makroekonomicznych, ale z powodów czysto ludzkich i z powodu bezpieczeństwa. Czy na to są szanse? Na pewno są szanse na deeskalację, aczkolwiek chyba jeszcze za wcześnie mówić o tym, że jesteśmy blisko wygaszenia tego konfliktu i dojścia do normalności. Stąd też takich scenariuszy istotnego wzmocnienia złotego do poziomów, które widzieliśmy kilka lat temu, czyli no gdzieś wtedy złoty przeważnie, jego kurs w stosunku do euro oscylował między 4,20 a 4,30. To mniej więcej takie były poziomy. Myślę, że tego jednak prędko nie zobaczymy, ale szanse na wzmocnienie złotego są całkiem istotne, dlatego że no mamy na pewno politykę Narodowego Banku Polskiego, która sprzyja waluty. Narodowy Bank Polski wyraźnie określił się, że chce widzieć mocnego złotego. To jest między innymi ma służyć ograniczaniu inflacji, kontroli inflacji, więc zapowiedział, że po tych podwyżkach stóp procentowych, które zostały dokonane, będą kolejne w takim zakresie i w takiej wysokości, które będą niezbędne do z jednej strony opanowania inflacji, z drugiej strony stabilizacji złotego. To, o czym już wspomnieliśmy, czyli szanse na pieniądze z Unii Europejskiej, ale spojrzałbym to nawet szerzej. To nie jest tylko kwestia tego funduszu odbudowy. To są oczywiście znaczące środki, które wspomogłyby gospodarkę dzięki inwestycjom publicznym, spowodowały napływ po prostu euro do Polski, które można by albo wymienić przez rynek, albo nawet nie przez rynek, ale na pewno na walutę by wpłynęło pozytywnie. Ale to mam na myśli również takie generalnie przewartościowanie polityki europejskiej i światowej, która może być korzystna dla Polski w takich elementach, w których były różnice zdań. Myślę, że to w średnim i dłuższym terminie może służyć wzmocnieniu Europy, a Polska w Europie miała całkiem silną pozycję gospodarczą, radziła sobie dobrze z punktu widzenia eksportowego, z punktu widzenia, no, gdy porównamy parametry gospodarcze, więc na pewno silna Europa, zjednoczona Europa, rozsądnie zarządzana, pragmatycznie,
będzie sprzyjała polskiej gospodarce i polskiej walucie. Natomiast też powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że pewne przewartościowanie w polityce gospodarczej i takiej geopolityce będzie się też wiązało z ponoszeniem kosztów w Europie, choćby odejścia od uniezależnienia się od rosyjskich źródeł energii, a to niestety przez pewien czas będzie wpływało na wzrost gospodarczy negatywnie. No a wtedy, kiedy ta sytuacja gospodarcza jest słabsza, to przeważnie jest tak, że jednak te kraje wciąż zaliczane do rynków wschodzących bardziej są pod presją niż te najsilniejsze z racji tego, że jednak inwestorzy wolą mieć środki w tych najbezpieczniejszych aktywach. I to tyle na dzisiaj. Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych Banku PKB BP był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. To był program Rzecz o Biznesie. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek w czwartek, godzina 14. Przemysław Tychmanowicz, do zobaczenia.